Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy serdecznie całą rodzinę Radia Maryja. Pozdrawiamy widzów telewizji Trwam. Drodzy Państwo, jesteśmy w Katedrze Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu, gdzie już za moment rozpocznie się uroczysta Eucharystia wraz z ingresem nowego biskupa ordynariusza diecezji radomskiej, księdza biskupa Marka Solarczyka. 4 stycznia tego roku Ojciec Święty Franciszek powołał księdza biskupa Marka, by być pasterzem dla diecezji radomskiej. Jako rodzina Radia Maryja, jako widzowie telewizji Trwam, chcemy polecać dobremu Bogu przez ręce Matki Najświętszej, opiekunki nowego pasterza, także cały lud Jemu powierzony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Za chwilę rozpoczniemy uroczystą Eucharystię z racji ingresu księdza biskupa Marka Solarczyka do Katedry Radomskiej. Jako wspólnota wierzących w Chrystusa, Kościół, pragniemy modlić się w intencji nowego pasterza naszej diecezji. Od początku istnienia Kościoła kształtowały się w nim różne urzędy i posługi, wśród których pierwsze miejsce zajmuje urząd biskupa. Biskupi są pasterzami, którzy z woli Ojca Świętego kierują powierzonymi sobie kościołami lokalnymi. Ich urząd jest służbą, której wyraża się troska o powierzony im w kościele diecezjalnym lud, aby został on uświęcony. Biskupi są pierwszymi odpowiedzialnymi za głoszenie Ewangelii, za sprawowanie sakramentów oraz za przewodzenie wspólnocie diecezjalnej. Działając w zastępstwie i w imieniu samego Chrystusa, biskup staje się żywym znakiem Pana Jezusa, pasterza i oblubieńca, nauczyciela i kapłana. Ma spełniać swoją misję w sposób charakterystyczny dla dobrego pasterza, z miłością, znajomością owczarni, troską o wszystkich, miłosierdziem wobec ubogich i w poszukiwaniu zagubionych owiec. Ingres nowego biskupa diecezji, który za chwilę będziemy przeżywać, jest uroczystym wejściem do kościoła katedralnego i objęciem przez niego posługi pasterskiej w kościele diecezjalnym. Kościół katedralny jest świątynią, w której znajduje się katedra biskupa, a więc miejsce zarezerwowane dla biskupa ordynariusza. Ma ona przypominać biskupowi, iż jest powołany do tego, aby służyć braciom. Jest ona również znakiem jedności w wierze kościoła diecezjalnego, którego biskup jest zwornikiem jako nauczyciel, kapłan i pasterz prowadzący lud Boży do Królestwa Niebieskiego. Kościół katedralny jest matką i głową wszystkich kościołów diecezji, a więc głównym kościołem diecezji oraz miejscem sprawowania liturgii, której przewodniczy biskup. W poczuciu wdzięczności Panu Bogu gromadzimy się dzisiaj w naszej katedrze, matce kościołów diecezji radomskiej, aby podziękować za piątego biskupa radomskiego oraz prosić dla niego o obfitość Bożych darów, aby był pasterzem na wzór dobrego pasterza Jezusa Chrystusa. Na dzisiejszym ingresie pragnę bardzo serdecznie powitać tatę księdza biskupa, pana Henryka, oraz siostrę wraz z rodziną. W uroczystej liturgii wezmą udział księża biskupi, których serdecznie witam. Arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski, arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski, arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, biskup Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski, biskup Andrzej Dziuba, biskup łowicki, biskup Kazimierz Gurda, biskup siedlecki, biskup Krzysztof Nitkiewicz, biskup sandomierski, biskup Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, biskup Piotr Skucha, biskup pomocniczy diecezji sosnowieckiej, biskup Wojciech Osial, biskup pomocniczy diecezji łowickiej, biskup Marek Marczak,
biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej, biskup Mieczysław Cisło, biskup pomocniczy senior archidiecezji lubelskiej, biskup Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej, biskup Grzegorz Suchodolski, biskup pomocniczy diecezji siedleckiej, biskup Marian Florczyk, biskup pomocniczy diecezji kieleckiej, biskup Jacek Grzybowski, biskup pomocniczy diecezji warszawsko-prawskiej, biskup Adam Bab, biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej, biskup Michał Janocha, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej, biskup Andrzej Kaleta, biskup pomocniczy diecezji kieleckiej, biskup Wiesław Lechowicz, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej oraz biskup Marek Solarczyk, biskup radomski, biskup Henryk Tomasik, biskup senior diecezji radomskiej oraz biskup Piotr Turzyński, biskup pomocniczy diecezji radomskiej. Serdecznie witam również zaproszonych gości. Jego Ekscelencję księdza biskupa Karola Marię Babi, biskupa zwierzchniego starokatolickiego kościoła Maria Witów, pana ministra Adama Kwiatkowskiego, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP, pana Wojciecha Skurkiewicza, wiceministra obrony narodowej, księdza doktora Macieja Będzińskiego, dyrektora papieskich dzieł misyjnych, matkę dr Mirosławę Grunt, przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Marii Panny Niepokalanej, siostrę Ewę Janek, przełożoną prowincjalną Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Marii Panny Niepokalanej, księdza kanonika Emila Parafianiuka, dyrektora Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski, przedstawicieli Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski. Serdecznie witam pana Artura Standowicza, wicewojewodę mazowieckiego, pana Karola Młynarczyka, wicewojewodę łódzkiego, pana Andrzeja Będkowskiego, marszałka województwa świętokrzyskiego, pana Radosława Witkowskiego, prezydenta miasta Radomia, pana Waldemara Trelkę, starostę radomskiego, księdza profesora doktora habilitowanego Mirosława Kalinowskiego, rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, pana profesora doktora habilitowanego Sławomira Bukowskiego, rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, księdza profesora doktora habilitowanego Przemysława Kantykę, dziekana Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, panią Martę Łobodzińską, prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu, pana Mirosława Wachnika, prokuratora okręgowego w Radomiu, panią dr Lucynę Wiśniewską, dyrektora powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Radomiu, pana nadinspektora Michała Ledziona, mazowieckiego komendanta wojewódzkiego policji, pana podinspektora Roberta Chodio, komendanta miejskiego policji, pana brygadiera Pawła Fliszkiewicza, komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, pana Edmunda Nowocienia, komendanta Straży Miejskiej w Radomiu, pana inżyniera Marka Szarego, dyrektora ekonomicznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, ojca opata Eugeniusza Augustyna z opactwa Cystersów w Wąchocku, księdza prałata doktora Dariusza Szczepaniuka, kanclerza kurii diecezji warszawsko-prawskiej, księdza kanonika doktora Mariusza Koniecznego, wicekanclerza kurii polowej Wojska Polskiego, księdza prałata Krzysztofa Cylińskiego, proboszcza parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Starej Miłośnie w diecezji warszawsko-praskiej, księdza magistra Henryka Dąbrowskiego, duchownego kościoła polsko-katolickiego w Warszawie, panią Małgorzatę Dąbrowską, dyrektora 7 liceum imienia Władysława IV w Warszawie, w którym przez 27 lat uczył ksiądz biskup Marek, oraz pana Mariusza Włodarczyka, wicedyrektora tegoż liceum. Witam również przedstawicieli diecezji radomskiej w osobach księży dziekanów i wiernych świeckich oraz przybyłych kapłanów, osoby życia konsekrowanego, alumnów, ojców redemptorystów z telewizji Trwam oraz was wszystkich, drodzy bracia i siostry, zgromadzeni w naszej radomskiej katedrze
oraz łączący się z nami za pośrednictwem mediów, aby modlić się w intencji nowego ordynariusza diecezji radomskiej. Niech Duch Święty wspiera nas swoją łaską, abyśmy owocnie przeżyli tę najświętszą ofiarę. Za chwilę w probach katedry ksiądz biskup Marek Solarczyk zostanie powitany przez księdza biskupa Piotra Turzyńskiego, który poda do ucałowania nowemu biskupowi radomskiemu relikwiarz z relikwiami świętego Kazimierza. Następnie proboszcz parafii katedralnej, ksiądz kanonik Krzysztof Ćwiek, przekaże kropidło zanurzone w pobłogosławionej wodzie
którą ksiądz biskup pokropi zgromadzonych wiernych. Po przyjściu do ołtarza i oddaniu mu czci, metropolita częstochowski, ksiądz arcybiskup Wacław Depo, rozpocznie liturgię Eucharystii. Słowo powitania wypowie dotychczasowy biskup radomski Henryk Tomasik. Panie,
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z Wami. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Te słowa zmartwychwstałego Chrystusa przypominają nam o misji Kościoła. W tę wielką misję wpisuje się dzisiejsza uroczystość. Przeżywając historyczne wydarzenie, którym jest ingres piątego biskupa radomskiego do katedry opieki Najświętszej Marii Panny w Radomiu, wspólnie z chorym biskupem Adamem i biskupem Piotrem pragniemy powitać nowego pasterza diecezji, jego tatę, rodzinę i przyjaciół. Witamy także wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości. Księży arcybiskupów, biskupów, kapłanów, alumnów, osoby życia konsekrowanego, przedstawicieli parlamentu, władz państwowych, samorządowych, uczelni, organizacji społecznych, przedstawicieli wspólnot formacyjnych, powitanych i pozdrowionych przez księdza rektora. Witamy wszystkich uczestników uroczystości obecnych w świątyni katedralnej i łączących się z nami za pośrednictwem radia, telewizji i internetu. Szczególnie witamy osoby chore i samotne. W szczególny sposób witamy Jego Ekscelencję księdza biskupa Marka Solarczyka, pasterza diecezji radomskiej. Witamy na ziemi świętego Kazimierza i błogosławionego Władysława Zgielniowa, na ziemi męczenników radomskich oraz sług bożych biskupa Piotra Gołębiowskiego, Kazimiery Gruszczyńskiej, Wandy Malczewskiej i księdza Romana Kotlarza. Drogi księże biskupie, witamy bardzo serdecznie i życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Najświętszej Marii Panny w prowadzeniu diecezji radomskiej drogami Ewangelii. Życzymy, aby bogate doświadczenie duszpasterskie przyniosły wspaniałe owoce w budowaniu Kościoła radomskiego. Jest to doświadczenie wikariusza, katechety, który 55 semestrów kształtował wiarę młodzieży w jednej szkole. Jest to doświadczenie proboszcza, wychowawcy i wykładowcy seminarium, doświadczenie pracy w kurii, doświadczenie różnych form ewangelizacji, szczególnie młodzieży. Jest ksiądz biskup znany także ze swojej bardzo otwartej postawy wobec wszystkich ludzi, pogodny, uśmiechnięty, pełen młodzieńczego entuzjazmu. Witamy księdza biskupa bardzo, bardzo serdecznie. W roku poświęconym Eucharystii nasze powitanie i nasze życzenia wypowiadamy słowami modlitwy z liturgii mszy świętej, które kierujemy do Pana Boga. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem, jedną duszą w Chrystusie, czyli Kościołem. Niech tak się stanie przez posługę nowego biskupa radomskiego. Szczęść Boże. Turzyński, wikariusz generalny, odczyta bullę nominacyjną papieża Franciszka o mianowaniu księdza biskupa Marka Solarczyka biskupem radomskim. Po jej odczytaniu wszyscy wyrazimy naszą wdzięczność, wypowiadając słowa: Bogu niech będą dzięki. Momentem kulminacyjnym ingresu będzie przekazanie biskupowi radomskiemu pastorału oraz wprowadzenie go przez metropolitę częstochowskiego, księdza arcybiskupa Wacława Depo oraz biskupa seniora Henryka Tomasika na katedrę. Pastorałem, który otrzyma ksiądz biskup, posługiwał się pierwszy biskup radomski Edward Materski i jest to najstarszy pastorał, jaki zachował się w diecezji radomskiej.
pochodzi z 1936 roku. Powstańmy. Franciszek, biskup, sługa sług Bożych, czcigodnemu bratu Markowi Solarczykowi, dotąd biskupowi tytularnemu Cholaru i pomocniczemu diecezji warszawsko-praskiej, ustanowionemu biskupem diecezji radomskiej, pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo. Światłość prawdziwa, Chrystus Jezus, który oświeca każdego człowieka, przyszedł na świat, aby zgodnie z wolą Boga Ojca przez zbawcze swoje dzieło pokonać śmierć i objawić zmartwychwstanie. To boskie misterium nieprzerwanie trwa w Kościele, który tak jak dobra matka wszystkie swoje dzieci, gdziekolwiek rozproszone, obejmuje i łączy w jedno mistyczne ciało. My zaś, wypełniając obowiązki wikariusza Chrystusowego, troskliwie staramy się posyłać godnych mężów do wspólnot kościelnych, które pozbawione są biskupa. Dlatego teraz nasze myśli kierujemy do wspólnoty radomskiej, która po zrzeczeniu się czcigodnego brata Henryka Mariana Tomasika nie posiada swego pasterza. Ciebie zaś, czcigodny bracie, który jesteś już doświadczony w biskupiej posłudze, uważamy za godnego, aby wybrać do tego dzieła o wielkim znaczeniu. Wysłuchawszy więc zdania kongregacji do spraw biskupów, naszą apostolską władzą, zwolniwszy ciebie z obowiązków wyżej wymienionej stolnicy tytularnej i wspomnianego urzędu biskupa pomocniczego, mianujemy cię biskupem radomskim, nadając prawa i obowiązki, jakie przynależą według prawa kanonicznego do tego urzędu. Zatroszcz się, aby treść tego naszego pisma została poznana przez duchowieństwo i lud twojej diecezji, których gorąco zachęcamy do szacunku, miłości i niesienia troskliwej pomocy dla nowego moderatora życia duchowego. Życzymy wreszcie, abyś zawsze trudził się o wieczne zbawienie dusz za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i świętego Kazimierza, który jest przesławnym patronem tejże diecezji. Dane w Rzymie na Lateranie dnia 4 stycznia roku pańskiego 2021 w 8 roku naszego pontyfikatu. Podpisali Franciszek, papież i Francesco Piva, protonotariusz apostolski. Bogu niech będą dzięki. W tym momencie przedstawiciele duchowieństwa, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich złożą nowemu biskupowi radomskiemu homagium jako znak szacunku i oddania wiernych Kościoła radomskiego dla nowego biskupa. Uczynią to w imieniu duchowieństwa ksiądz biskup Piotr Turzyński, biskup pomocniczy diecezji radomskiej, ksiądz prałat Marek Fituch, wicekanclerz Kurii Diecezji Radomskiej oraz ksiądz kanonik Marcin Andrzejewski, proboszcz parafii Chrystusa Króla w Radomiu.
W imieniu osób życia konsekrowanego ksiądz Adam Maj, przełożony Domu Księży Filipinów w Radomiu, siostra Bożena Adach, diecezjalna referentka do spraw życia konsekrowanego diecezji radomskiej oraz siostra Urszula Kopiec ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Michała Archanioła. Natomiast w imieniu wiernych świeckich państwo Ewa i Grzegorz Stysiek z synami, paradiecezjalna domowego kościoła Ruchu Światło Życie. W tym momencie całe zgromadzenie liturgiczne wyśpiewa hymn Chwała na wysokości Bogu. Dalszej części liturgii będzie przewodniczył biskup radomski Marek Solarczyk. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z drugiej księgi Samuela. Pan skierował do Natana następujące słowa. Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi. To mówi Pan. Kiedy wypełnią się Twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po Tobie potomka Twojego, który wyjdzie z Twoich wnętrzności i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Przede mną dom Twój i Twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki. Oto Słowo Boże. Jego potomstwo będzie trwało wiecznie. Jego potomstwo będzie trwało wiecznie. O łaskach Pana będę śpiewał na wieki. Twą wierność będę głosił moimi ustami przez wszystkie pokolenia, albowiem powiedziałeś, na wieki ugruntowana jest łaska, utrwaliłeś swą wierność w niebiosach. Jego potomstwo będzie trwało wiecznie. Zawarłem przymierze z moim wybrańcem, przysiągłem mojemu słudze Dawidowi. Twoje potomstwo utrwale na wieki i tron Twój umocnię na wszystkie pokolenia. Jego potomstwo będzie trwało wiecznie. On będzie wołał do mnie, Ty jesteś moim Ojcem, moim Bogiem, opoką mojego zbawienia. Na wieki zachowam dla Niego łaskę i trwałe z Nim będzie moje przymierze. Jego potomstwo będzie trwało wiecznie. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, nie od wypełniania prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od sprawiedliwości uzyskanej przez wiarę. Dlatego dziedzictwo przypada dzięki wierze, aby było z łaski i aby w ten sposób obietnica pozostała niewzruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla potomstwa opierającego się na prawie,
ale i dla tego, które żyje dzięki wierze Abrahama. On to jest Ojcem nas wszystkich, jak jest napisane: uczyniłem Cię Ojcem wielu narodów przed obliczem Boga. Jemu On uwierzył jako temu, który ożywia umarłych i powołuje do istnienia to, co nie istnieje. On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się Ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co było powiedziane: takie będzie Twoje potomstwo. Dlatego też policzono mu to za sprawiedliwość. Oto Słowo Boże. Z wami. I z duchem twoim. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw, nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak,
jak mu polecił anioł pański. Oto słowo pańskie. Moi drodzy, zgromadziliśmy się na świętej Eucharystii, aby w duchowej wspólnocie Kościoła Radomskiego i jednoczących się z nami wiernych zawierzyć Bogu wszystkie intencje naszego życia, odnowić naszą ufność w Boże prowadzenie i z oddaniem wypełniać Jego dzieła. Szczególnym orędownikiem naszej modlitwy i przewodnikiem na drogach życiowych powołań jest święty Józef, opiekun świętej rodziny, oblubieniec Matki Bożej i patron Kościoła katolickiego. Papież Franciszek w liście Patris Corde, zachęcając nas do owocnego przeżycia roku świętego Józefa, przypomina: musimy zawsze zadawać sobie pytanie, czy z całych sił strzeżemy Jezusa i Maryi, którzy w tajemniczy sposób są powierzeni naszej odpowiedzialności, naszej trosce, naszej opiece. Syn Wszechmogącego Boga przychodzi na świat, przyjmując stan wielkiej słabości. Staje się tym, który potrzebuje Józefa, by był broniony, chroniony, otoczony opieką, wychowywany. Bóg ufa temu człowiekowi, podobnie jak Maryja, która odnajduje w Józefie tego, który nie tylko chce ocalić jej życie, ale który zawsze będzie się troszczył o nią i o dziecko. Onieśmieleni zaufaniem, jakim Bóg obdarzył nas, zawierzając nam najświętsze tajemnice swojego życia, wsłuchujemy się w słowo skierowane do proroka Natana. Przede mną dom Twój i Twoje królestwo będzie trwać na wieki. Nasz dom to Kościół, a nasze królestwo objawia się światu poprzez głoszenie dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie i ofiarowanie światu mocy Jego łaski. Święty Józef przeżywał te tajemnice w wyjątkowy sposób. Chronił najświętsze dary Boga, bo potrafił zaufać Bogu pomimo własnych wyobrażeń oraz podpowiedzi świata. Choć nie mógł zobaczyć oblicza poczętego Zbawiciela i cieszyć się rozwijającym pod sercem Maryi dzieckiem jako spełnieniem Jego osobistych pragnień, jest gotowy z ufnością przyjąć wolę Boga oraz wypełniać ją z czułością i poświęceniem miłującego Ojca. To w osobie świętego Józefa objawia się troska o dzieło Ojca Niebieskiego, ale także ukazane jest świadectwo ofiarnej i delikatnej troski
o oblubienicę Ducha Świętego. Wsparci opieką świętego Józefa, zachowajmy wrażliwość duszy na bliskość Boga. Uczmy się od Niego, jak w naszych życiowych doświadczeniach dostrzegać dobroć Boga i wierzyć, że wszystko, co z Nim przeżywamy, zawsze ma sens. Niech nasze oddanie dla dzieł Boga sprawi, że zawsze będziemy blisko Matki Najświętszej. Niech jej macierzyńska miłość stanie się źródłem naszej wrażliwości na każdego człowieka i da nam gorliwość wiary, abyśmy z ufnością oddali się jej w niewolę miłości. Gdy razem ze świętym Józefem przywołujemy słowa świętego Pawła z listu do Rzymian, uświadamiamy sobie, że rozważane przez apostoła dziedzictwo Boga i Jego obietnica przekazana kolejnym pokoleniom wierzących jest z wielkim bogactwem darów wpisana we wspólnotę Kościoła Radomskiego. To dzięki oddaniu tak licznych świadków wiary tajemnice Boga były przyjmowane, z oddaniem przeżywane i z miłością przekazywane kolejnym pokoleniom. Świadczą o tym sanktuaria, wszystkie kościoły i klasztory, otaczane czcią wiernych święte wizerunki, miejsca pielgrzymkowe i kult tak wielu świętych na czele z Matką Najświętszą i ze świętym Kazimierzem. Niewątpliwie wielkim znakiem troski o sprawy Boga na naszych ziemiach są świadkowie świętości Boga, którzy w naszych wspólnotach rodzili się, kształtowali wiarę i ukazali jej moc nawet wobec prześladowań. To żyjący w XV wieku błogosławiony Władysław Zgielniowy, męczennicy II wojny światowej błogosławieni ksiądz Bolesław Strzelecki, ksiądz Franciszek Rosłaniec, ksiądz Kazimierz Cykulski oraz bracia księża Kazimierz i Stefan Grelewscy. Nie sposób nie wspomnieć żywej wdzięczności wierzących i gorącego pragnienia wyniesienia na ołtarze sług Bożych biskupa Piotra Gołębiowskiego, matki Kazimiery Gruszczyńskiej i księdza Romana Kotlarza. Osoba księdza Romana jest jednocześnie przywołaniem wydarzeń czerwca 1976 roku oraz wielkiego dziedzictwa obecnego i minionych pokoleń, na które składa się wierna troska o powierzone dobro, gorące umiłowanie ojczyzny, walka o godność i szacunek dla każdego człowieka oraz pragnienie życia w wolności dzieci Bożych. Święty Józef jest także znakiem wielkich dzieł Boga, jakie dokonują się w ukryciu przed światem, ale stanowią niewyobrażalne bogactwo każdego człowieka wiary, oddanych pasterzy, wiernych małżeństw, kochających rodzin i każdej wspólnoty, dzięki której oddawana jest chwała Bogu i gdzie można spotkać Jezusa Chrystusa oraz odnaleźć to, co jest tylko u Boga. Wielkie dziedzictwo Kościoła Radomskiego budowane, jak to zaznaczył w naszym mieście w 1991 roku święty Jan Paweł II, wedle prawa Bożego, wedle tej odwiecznej mądrości, która się nie przedawnia w żadnej epoce, wedle Chrystusowej Ewangelii. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii święty Mateusz stwierdza: z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Takie zwyczajne sformułowanie, a odnosi się do zbawczych planów Boga i wprowadza w życie ludzi tak wielkie bogactwo przeżyć i stanowi świadectwo tak ważnych tajemnic wiary. Także my, zgromadzeni dzisiaj w Katedrze Radomskiej pod wezwaniem opieki Najświętszej Maryi Panny, łączący się za pośrednictwem mediów i zjednoczeni mocą duchowej więzi wiary, uświadamiamy sobie, że Bóg objawia pośród nas i dla nas swoją miłość.
Bo tylko w świetle miłości Boga możemy zrozumieć gotowość świętego Józefa, aby zaufać planom Boga i przezwyciężyć lęk przed ofiarowaną przez Boga wspólną drogą. Choć to ingres do katedry radomskiej piątego biskupa diecezjalnego, to moc Jezusa Chrystusa, który zbawia swój lud od grzechów, jest ofiarowana całej naszej wspólnocie. Jak zaznaczył to papież Franciszek w bulli nominacyjnej, staje przed wami jako moderator życia duchowego, który zawsze ma się trudzić o wieczne zbawienie waszych dusz. Modlę się razem z wami, aby to wszystko, co poczęło się z Ducha Świętego, jest wspierane Jego mocą, trwało w nas i przynosiło owoc. Otoczony waszą modlitwą, pragnę wobec Boga wypowiedzieć moją gotowość do przyjęcia woli Boga i uczynienia wszystkiego, co On poleca dla dobra całej wspólnoty Kościoła Radomskiego. Sen świętego Józefa był szczególnym doświadczeniem obecności, mocy Boga i trwania w Jego obecności. Gdy sen się skończył, święty Józef rozpoczął przeżywać swoje ojcostwo, czyniąc dar z siebie, a jego życie stało się narzędziem wypełniania Bożych dzieł. Z ufnością przyjmujemy przykład świętego Józefa i nie odkładajmy spraw Boga na inny czas lub zmienione warunki. Dokładnie 2 lata temu papież Franciszek podczas mszy świętej kończącej Światowe Dni Młodzieży w Panamie mówił: nie jesteście przyszłością Boga. Wy, młodzi, jesteście Bożym teraz. On was zwołuje, wzywa was w waszych wspólnotach, wzywa was w waszych miastach, byście szli szukać dziadków, dorosłych, abyście razem z nimi stawali, zabierali głos i spełniali marzenie, z jakim Pan was wymarzył. Nie jutro, teraz. Bo tam, teraz, gdzie jest twój skarb, tam jest również twoje serce. A to, co rozbudza waszą miłość, podbije nie tylko waszą wyobraźnię, ale obejmie wszystko. Będzie tym, co wam każe wstawać rano i pobudza was w chwilach zmęczenia, co skruszy wasze serce i napełni was zdumieniem, radością i wdzięcznością. Poczujcie, że macie misję i zakochajcie się w niej, a to zadecyduje o wszystkim. Idźmy z ufnością, aby wypełniać misję od Boga. I niech naszą nadzieją będzie obietnica samego Zbawiciela, że wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Amen. Zgromadzeni we wspólnocie uczniów Chrystusa, zjednoczeni z Najświętszą Maryją Panną i świętym Józefem, człowiekiem wielkiego zawierzenia, módlmy się za ich wstawiennictwem o dary Boże potrzebne dla nas i całego świata. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów, diakonów i osoby życia konsekrowanego,
aby całemu światu poprzez posługę i modlitwę głosili niewyczerpane bogactwa Bożego miłosierdzia. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszego biskupa Marka, aby napełniony darami Ducha Świętego w pasterskim posługiwaniu był bramą łaski dla powierzonego sobie ludu Bożego. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziny naszej diecezji, aby z Ewangelii i sakramentów świętych czerpały moc, pozwalającą im przezwyciężyć trudności i promieniować radością wiary. Ciebie prosimy. Módlmy się za całą ludzkość udręczoną trwającą epidemią, o łaskę zdrowia dla chorych i za wszystkich, którzy ofiarną służbą przyczyniają się do zmniejszenia jej negatywnych skutków. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych biskupów radomskich, kapłanów, zmarłych z rodziny księdza biskupa Marka i zmarłych diecezjan, aby mogli się cieszyć oglądaniem Boga twarzą w twarz. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą wspólnotę diecezjalną, abyśmy nakarmieni Bożym Słowem i chlebem eucharystycznym oraz wsparci wstawiennictwem naszych świętych patronów zawsze byli gotowi na spotkanie ze Zbawicielem. Ciebie prosimy. Boże, Ty stworzyłeś wszystko i swoją dobroć objawiłeś w Chrystusie. Przyjmij naszą modlitwę jako znak wiary i zaufania Twojej wszechmocy i wysłuchaj naszego błagania przez Chrystusa, Pana naszego. Thank you.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Ojcze Święty, składając Tobie ofiarę uwielbienia, pokornie Cię prosimy, aby naszą posługę wspierały modlitwy świętego Józefa, któremu na ziemi powierzyłeś ojcowską troskę o Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieku. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. I abyśmy Ci składali należne uwielbienie, błogosławili Cię i wysławiali, oddając cześć świętemu Józefowi. Jako męża sprawiedliwego dałeś go Bogu Rodzicy Dziewicy za oblubieńca, a jako wiernego i roztropnego sługę postawiłeś nad swoją rodziną, aby rozciągnął ojcowską opiekę nad poczętym z Ducha Świętego jednorodzonym Synem Twoim, naszym Panem, Jezusem Chrystusem. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą.
Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami, ze świętym Kazimierzem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Marka, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednoż ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych, braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Thank you.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Za chwilę przyjmiemy Chrystusa do naszych serc. Będziemy mogli to uczynić w następującym porządku. W nawie głównej, w dwóch rzędach będzie można przyjąć Komunię Świętą do ust, natomiast w nawach bocznych Komunia Święta będzie udzielana na rękę. Niech towarzyszy nam skupienie i powaga tej chwili. Thank you.
módlmy się. Panie nasz Boże, Ty nas pokrzepiłeś sakramentem Eucharystii, dającym życie. Spraw, abyśmy zawsze żyli w sprawiedliwości i świętości, wspierani przykładem i wstawiennictwem świętego Józefa, który jako mąż sprawiedliwy i posłuszny służył spełnieniu się wielkiej tajemnicy wcielenia przez Chrystusa Pana naszego. Za chwilę pan minister Adam Kwiatkowski przeczyta okolicznościowy list, jaki z racji dzisiejszej uroczystości skierował do księdza biskupa Marka Solarczyka pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Następnie wysłuchamy słów listu nuncjusza apostolskiego w Polsce, księdza arcybiskupa Salvatore Pennacchio. Również przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, skierował na ręce księdza biskupa Marka list gratulacyjny, którego treść przeczyta sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz biskup Artur Miziński. Warszawa, 27 stycznia 2021 roku. Jego Ekscelencja ksiądz biskup Marek Solarczyk, biskup radomski. Ekscelencjo księże biskupie, z okazji uroczystego ingresu ekscelencji do kościoła katedralnego pod wezwaniem opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu składam księdzu biskupowi serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia. Niech na nowej drodze arcypasterskiej posługi zawsze cieszy się ekscelencja pomocą Bożej opatrzności oraz życzliwością i wsparciem duchowieństwa, zakonów oraz wiernych diecezji radomskiej. Ksiądz biskup dał się poznać jako niezwykle aktywny i twórczy duszpasterz, wychowawca, wykładowca akademicki oraz badacz dziejów Kościoła. Wypełniona intensywną pracą kapłańska i biskupia posługa ekscelencji w diecezji warszawsko-praskiej, zaangażowanie, z jakim pełni ekscelencja liczne odpowiedzialne funkcje na forum Komisji Episkopatu Polski, troska o dialog ekumeniczny oraz o ludzi młodych i ich potrzeby, także współpraca z kilkoma uczelniami wyższymi oraz państwowymi instytucjami naukowo-badawczymi zyskały księdzu biskupowi szerokie uznanie, także poza Kościołem katolickim. Otwartość i serdeczność, z jaką wychodzi ekscelencja ku świeckim, ku wspólnotom i środowiskom innym niż katolickie, ludziom mediów oraz użytkownikom mediów społecznościowych, już od lat przynosi dobre owoce. To znakomity przykład tego, jak Kościół hierarchiczny może towarzyszyć Polakom dzisiaj, w XXI wieku, w dobie przemian cywilizacyjnych, zmieniających oblicze naszej Ojczyzny i całego świata. Jestem przekonany, że ta wiedza i doświadczenie zgromadzone przez księdza biskupa pozostaną niezwykle cenne i ważne zarówno dla całej społeczności ziemi radomskiej, dla wspólnoty Kościoła radomskiego, jak i dla Rzeczypospolitej i całego Kościoła polskiego. Życząc obfitego duchowego żniwa oraz pomyślnej realizacji wszelkich inicjatyw duszpasterskich, społecznych i kulturalnych, raz jeszcze proszę księdza biskupa o przyjęcie uroczystych gratulacji. Z wyrazami głębokiego szacunku i sympatii, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Warszawa, 21 stycznia 2021 roku. Jego Ekscelencja ksiądz biskup Marek Solarczyk, biskup radomski. Ekscelencjo, serdecznie dziękuję za list z dnia 19 bieżącego miesiąca i zaproszenie
na liturgiczny ingres do diecezji radomskiej. Będę dzielił tę radość diecezji radomskiej, łącząc się duchowo z Warszawy. Niestety z powodów ode mnie niezależnych nie mogę przybyć w tym dniu do Radomia. Ponawiam najlepsze życzenia dobra, tak dla Waszej Ekscelencji, jak i dla całej diecezji radomskiej. Niech Bóg błogosławi dobrym zamiarom, a święty Kazimierz wyprasza potrzebne łaski dla pasterza diecezji i wszystkich wiernych. Szczęść Boże! Z wyrazami szacunku w Panu, arcybiskup Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce. Warszawa, 26 stycznia 2021 roku. Jego Ekscelencja ksiądz biskup Marek Solarczyk, biskup radomski. Ekscelencjo, najdostojniejszy księże biskupie, w imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym złożyć jak najserdeczniejsze życzenia z okazji dzisiejszego ingresu do Katedry Radomskiej. Ogarniam serdeczną myślą i modlitwą Waszą Ekscelencję, braci w biskupstwie i prezbiteracie, osoby życia konsekrowanego oraz wszystkich wiernych, świeckich uczestników dzisiejszej uroczystości. W dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów Apostolorum Successores czytamy. Niektóre z obrazów przedstawiających biskupa zaczerpnięte z Pisma Świętego i tradycji Kościoła, takie jak pasterz, rybak, ojciec, brat, przyjaciel, przynoszący pocieszenie, sługa, nauczyciel, człowiek mężny, sacramentum bonitatis, odsyłają do Jezusa Chrystusa i ukazują biskupa jako człowieka wiary i roztropności, nadziei i prawdziwego zaangażowania, łagodności i komunii. Wszystkim tym cechom dał ksiądz biskup wyraz jako biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej. Wraz z papieską nominacją Duch Święty postawił Ekscelencję w sytuacji nowej, bardziej wymagającej, jako biskupa umiłowanego Kościoła Radomskiego, który, jak wszystkie inne kościoły lokalne, nie należy do nikogo innego, jak tylko do Chrystusa, najwyższego kapłana. Życzę więc, aby prócz wymienionych wyżej obrazów biskupiej posługi towarzyszyły Ekscelencji jeszcze trzy inne, nierozerwalnie związane właśnie z Chrystusem, najwyższym kapłanem, a mianowicie servus, sacerdos i hostia. Życie biskupa diecezjalnego wraz z przyjęciem pełnej odpowiedzialności pasterskiej za lud Boży musi być życiem sługi, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć, wydając jednocześnie własne życie, aby inni mieli je w obfitości. Święty Jan Paweł II na miesiąc przed swoją śmiercią, będąc jeszcze w poliklinice Gemelli, pisał, że kapłan, wypowiadając słowa „bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie, to jest ciało moje za was wydane, to jest krew moja za was wylana”, wypowiada je nie tylko w odniesieniu do świętych postaci ciała i krwi pańskiej, ale również w odniesieniu do siebie samego, do własnego ciała, własnej krwi i własnego życia. Niechże ksiądz biskup jako sacerdos i hostia, a przy tym sługa i współpracownik Ducha Świętego, wypowiada te słowa każdego dnia w odniesieniu do własnego życia, kierując je do swoich diecezjan. Bierzcie, jedzcie, to jest moje, to jest ciało moje.
bierzcie i pijcie, to jest krew moja za was wylana. Zapewniając księdza biskupa o modlitwie Kościoła w naszej ojczyźnie, zawierzam jego życie i posługiwanie Jasnogórskiej Królowej Polski. Z braterskim pozdrowieniem w Chrystusie Panu podpisał arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy. Uroczystą Eucharystią podziękowaliśmy Panu Bogu za nowego pasterza naszej diecezji oraz prosiliśmy o łaski potrzebne w kierowaniu Kościołem Radomskim. Pragniemy teraz złożyć księdzu biskupowi życzenia. Uczynię to kolejno w imieniu całego prezbiterium diecezjalnego oraz osób życia konsekrowanego ksiądz rektor Wyższego Seminarium Duchownego, ksiądz prałat dr Jarosław Wojtkun oraz siostra Beniamina Irena Suder ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Natomiast w imieniu wiernych świeckich naszej diecezji Państwo Ewa i Grzegorz Stysiek wraz z synem, para diecezjalna domowego kościoła Ruchu Światło Życie. Na koniec swoje słowo skieruje do nas nowy biskup radomski Marek Solarczyk. Wszystkich, którzy chcieliby złożyć księdzu biskupowi życzenia, prosimy, by zrobili to już po końcowym błogosławieństwie pod chórem. Pierwsze dni nowego biskupa ordynariusza to są pierwsze słowa, pierwsze gesty, pierwsze odwiedzane miejsca. One mają swoje szczególne znaczenie, bo mówią coś na temat stylu przyszłego pasterza. Tego stylu, który wpisuje się w styl tworzony przez dotychczasowych biskupów radomskich, poprzedników księdza biskupa. Zaczęło się od 8 stycznia, w dniu kanonicznego objęcia diecezji tutaj w tej katedrze. W imieniu duchowieństwa przemawiał kapłan, który użył takiego obrazu. Mianowicie zauważył, że diecezja radomska z perspektywy geograficznej diecezji warszawsko-praskiej układa się w kontury mające kształt serca. Ten kształt odpowiada miejscu, jakie młodzież zajmowała w sercu księdza biskupa Henryka Tomasika, biskupa seniora. A znamy dobrze pojemność serca księdza biskupa na sprawy młodzieży, nie tylko z racji pełnionych w konferencji episkopatu funkcji, nie tylko z racji na umiłowanie posługi katechety. Rozumiemy też, dlaczego po kanonicznym objęciu diecezji ksiądz biskup z wykształcenia historyk udał się do sanktuarium świętego Kazimierza, który właśnie Radom uczynił przez 2 lata rezydencją królewską, stolicą korony. Możemy chyba odczytywać gest czci pocałunku złożonego na relikwiach świętego Kazimierza, patrona Radomia i diecezji, także jako pewien rodzaju pokłon w stronę pierwszego pasterza naszej diecezji, biskupa Edwarda Materskiego, który tę diecezję tworzył i świętemu Kazimierzowi zawierzył. Kilka dni później w katedrze warszawsko-prawskiej miało miejsce msza święta dziękczynna za posługę biskupa w diecezji, z której się wywodzi. I tam sobie pojawił się też obraz korzeni, których nie powinno się przesadzać w inne miejsce, no chyba że gleba jest podobna. Tu ksiądz biskup znajdzie podobną glebę, znajdzie coś z tego drogiemu księdzu biskupowi, choćby dziedzictwa błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, zresztą poprzednika, też jako proboszcza ówczesnej parafii świętego Floriana, świętego Michała, w Warszawie dzisiaj katedry i jego dzieł charytatywnych. To się dzieje także u nas. Choćby darmowe jadłodajnie dla bezdomnych, ubogich i wiele innych dzieł tu w Radomiu i w naszej diecezji,
dzieło szczególnie drogie kolejnemu biskupowi, drugiemu biskupowi radomskiemu, biskupowi Janowi Chrapkowi, taki szczególny rodzaj śladów, które go przetrwały. Kiedy się przyglądaliśmy miejscom, które ksiądz biskup wybrał na celebrację niedzielnych Eucharystii, można zauważyć pewien klucz. To są sanktuaria maryjne. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Błotnicy, Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku. Sanktuaria ku sanktuarium kierował swoje uważne spojrzenie kolejny biskup radomski, arcybiskup Zygmunt Zimowski. Jego 7-letnia posługa pasterska w naszej diecezji to jest także nałożone na skronie Matki Bożej w jej obrazach w 4 z 7 sanktuariów maryjnych naszej diecezji. Myślę, że biskupie, witamy na ziemi radomskiej. W imieniu duchowieństwa, księży diecezjalnych, księży ze zgromadzeń zakonnych, osób życia konsekrowanego, życzymy księdzu biskupowi, żeby znalazł tutaj żyzną glebę, na której będzie mógł zapuścić swoje korzenie głęboko i na nowo. Niech Matka Boża z sanktuariów maryjnych naszej diecezji tutaj z katedralnego ołtarza przewodzi, wspiera, będzie orędowniczką i matką na długie lata pasterskiego posługiwania w naszej diecezji. Ekscelencjo, księże biskupie Marku. Mamy dzisiaj ogromny zaszczyt witać ekscelencję w imieniu świeckich naszej diecezji. Stajemy przed Tobą jako przedstawiciele rodzin, a także ruchów i stowarzyszeń katolickich. Bardzo się cieszymy, ekscelencjo, Twoją obecnością. Pan Bóg powołał Ciebie, księże biskupie, do naszej diecezji jako ojca i przewodnika. Patrzysz na pewno z zaciekawieniem na swoich nowych diecezjan, a my jesteśmy pewni, że duchowo już od początku otaczasz nas swoją modlitwą. Każdy z nas ma głęboko w sercu taką przestrzeń, która może być wypełniona tylko przez Boga. Staramy się umacniać i przekazywać wiarę w naszych rodzinach. Niektórzy czynią to, formując się w różnych wspólnotach. I na pewno jest wiele dzieł, za które możemy Bogu dziękować. Ale jest też wielu zagubionych, dla których Kościół przestał być już domem, gdzie mogliby doświadczyć miłości Boga Ojca. Również czas pandemii ze swymi ograniczeniami, lękiem i samotnością doprowadził niektórych do utraty nadziei. Czasem może się wydawać, że ludzie nie chcą już być blisko Boga, że nie jest dla nich ważny. Lecz dzisiejszy Twój ingres, ekscelencjo, daje nową nadzieję. Mamy przecież pasterza, który przypomina, że wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Słowa te zaczerpnięte z 9 rozdziału Ewangelii według świętego Marka budzą w nas pragnienie zawołania wraz z ojcem chorego na epilepsję chłopca: wierzę, Panie, zaradź memu niedowiarstwu. I tego przede wszystkim chcemy Ci, ekscelencjo, życzyć, aby Twoja posługa w naszej diecezji owocowała wzrostem wiary, aby ci, którzy przeżywają trudności, potrafili stanąć przed Jezusem i doświadczyć mocy Jego miłości. Życzymy Ci, księże biskupie, wszelkich darów Ducha Świętego, wielu dobrych ludzi w Twoim otoczeniu oraz tego, by Kościół radomski stał się dla Ciebie domem, do którego chętnie się wraca i w nim przebywa. I zapewniamy o modlitwie za Ciebie, księże biskupie.
Moi drodzy, dzisiejsza liturgia odwołuje się w bogaty sposób do świętego Józefa. Ewangelie nie przekazały żadnego jego słowa, a tak wielkie bogactwo treści ukazało jego życie i wiara. Odwołując się do tajemnic jego życia, pragnę wyrazić moje podziękowania. Święty Józef, jako potomek króla Dawida, kieruje moje uwielbienie do Boga. Chcę oddać chwałę Bogu za wielki dar Chrystusowego kapłaństwa i wszelkie łaski, które dzisiaj tak szczególnie łączą mnie z Kościołem Radomskim. Święty Józef, jako opiekun świętej rodziny, jednoczy mnie z moimi bliskimi, którym z całego serca za wszystko dziękuję. Niech zmarłej mamie Bóg dał udział w chwale nieba, a obecnego tatę, siostrę, szwagra, siostrzenicę i łączących się duchowo siostrzeńca z rodziną napełnia swoim błogosławieństwem. Święty Józef, jako przyjmujący orędzie Boga od anioła, umacnia moje synowskie oddanie i wdzięczność dla Ojca Świętego Franciszka. Szczerze dziękuję Nuncjuszowi Apostolskiemu, Salvatore Pennacchio oraz wszystkim kardynałom, arcybiskupom i biskupom zapewniającym o swojej modlitwie i życzliwości na ręce obecnego metropolity częstochowskiego, Wacława Depo. Dziękuję wszystkim obecnym na dzisiejszej uroczystości przedstawicielom Episkopatu Polski. W sposób szczególny dziękuję biskupowi seniorowi Henrykowi Tomasikowi, biskupowi Piotrowi Turzyńskiemu, a także łączącemu się z nami duchowo choremu biskupowi Adamowi Odzimkowi. Święty Józef, jako opiekun narodzenia Pańskiego i świadek wiary rodzącej się w ludziach, pomnaża moje dziękczynienie dla całej wspólnoty Kościoła Warszawsko-Praskiego na czele z biskupem Romualdem Kamińskim. Święty Józef, jako poślubiony Maryi, Matce Zbawiciela i Kościoła, wspiera moje dziękczynienie dla dalszej rodziny, dla przyjaciół, współpracowników, kapłanów, kolegów kursowych i tak wielkiego grona znajomych i wychowanków, dzięki którym mogłem odkryć wartość kapłaństwa, rozwijać bogactwo wiary i uczyć się oddanego życia dla innych. Dziękuję także gościom ekumenicznym, zwierzchnikowi Kościoła Starokatolickiego Maria Witów, księdzu biskupowi Karolowi Markowi Babiemu i księdzu Henrykowi Dąbrowskiemu z Kościoła Polsko-Katolickiego. Święty Józef, jako wiernie wypełniający swoje życiowe obowiązki i służący swą pracą innym, wspiera moje podziękowania dla przedstawicieli władzy państwowej i samorządowej wszystkich stopni, dla przedstawicieli uczelni oraz tak wielu instytucji i służb mundurowych. Bardzo dziękuję na ręce pana ministra Adama, panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie za przesłany list i życzliwość. Święty Józef, jako oddany syn narodu, oddającego cześć Bogu, oręduje za duszpasterzami, osobami konsekrowanymi i wiernymi diecezji radomskiej, którym dziękuję za duchowe wsparcie, już okazaną życzliwość, a nade wszystko za świadectwo wiary. Dziękuję serdecznie wszystkim zaangażowanym w dzisiejszą uroczystość, ceremoniarzom, posługującym różnych stopni, porządkowym, służbom porządkowym, które działają na zewnątrz katedry, scholi oraz medium. Dziękuję mediom za transmisję telewizji Trwam, Radiu Plus Radom i telewizji internetowej Damim. Szczerym sercem wyrażam szacunek i wdzięczność siostrom zakonnym, alumnom naszego seminarium duchownego, młodzieży, rycerzom Kolumba i każdemu, którego posługa przyczyniła się i przyczyni do Bożych owoców dzisiejszej uroczystości. Niech Bóg umacnia naszą wiarę, a z Nim zawsze wszystko będzie możliwe. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Zbożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Drodzy Państwo, dobiegła końca Eucharystia z ingresem nowego biskupa radomskiego, księdza biskupa Marka Solarczyka. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę wszystkim widzom telewizji Trwam, całej rodzinie Radia Maryja. Powierzajmy księdza biskupa Marka naszym modlitwom, a także pamiętając na jego biskupie zawołanie. Wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Umacniajmy naszą wiarę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.